Mateuszu, napracowali się ludzie, żeby się Magda wyglądała tak pięknie, żeby była taka dobra. Dlatego też przyjmij ją jako taki wielki dar, wielki prezent. Ale z takim też wielkim zadaniem, żeby przy Tobie ona rozwinęła się jako kobieta. Była niesamowita, była cudowna, wspaniała. To jest zadanie niesamowite dla Ciebie. Magdo, tak patrz na Mateusza. Tak go całuj, tak go pieść, tak go kochaj, żeby czuł się on najwspanialszy, najmłodszejszy, najsilniejszy mężczyzną na świecie, a przede wszystkim w Twoich oczach. I cokolwiek się w Waszym życiu działo, żeby nikt Wam tego nie odebrał. Bądźcie dla siebie takim ogniskiem miłości, żeby inni mogli przyjść i ogrzać się przy tej Waszej miłości. Może nabrać siły do swojego małżeństwa. Chociaż będą może Was pytać po wielu latach, po 40 latach, po 50 latach Waszego małżeństwa, czy nawet jeszcze więcej. Jak to jest, że oni jeszcze się kochają? Zadziwiajcie. Zadziwiajcie kochaniem. Żeby Magdaleno, Mateuszu, miłość trwała. Potrzeba ją, pamiętajcie, pielęgnować. Tak jak ogród się pielęgnuje. I od dzisiaj można byłoby powiedzieć, że zakładacie taki ogród swojej miłości. Tak jak się w ogrodzie trzeba wyplenić wszystkie chwasty, posadzić piękne kwiaty, patrzeć, jak będą rosły, puszczały pączki, kwitły, tak samo i Waszej miłości. Ciągle tą miłość trzeba pielęgnować, trzeba o nią dbać. Ja, Mateusz, biorę Ciebie, Magdaleno, za żonę i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci.